Kochani, ja chciałam się podzielić z wami świadectwem ocalenia mojego życia i mojego syna. Pojechaliśmy w poniedziałek po zakupy i wracając do domu, żeśmy wyjechali tylko na główną drogę i nagle zobaczyłam, przed naszym samochodem wjechał nam samochód naprzeciwko. Tylko zdążyłam przekręcić głowę w ten sposób i nie wiedziałam, co się dalej ze mną stało. Poduszki wystrzeliły, to było tak silne uderzenie, że ja z początku miałam problem z oddychaniem. Ale mój syn był na tyle przytomny, że wyskoczył z samochodu i otworzył drzwi i ja już wtedy mogłam swobodnie oddychać. I nie wiadomo skąd, pogotowie, straż, policja. Babka zapytała mnie się tylko, czy ja mogę nogami ruszać. A ja nawet jeszcze wtedy, to ja nie wiedziałam, w jakim ja stanie jestem. Poruszyłam nogami, mogę. Mówię, dzięki Boże za ochronę nade mną. No i potem do pogotowia tam poszłam, przebadali mnie. Nic się ze mną nie stało. Żadna nasza kość nie jest złamana. Nawet siniaka nie mam po tym uderzeniu. I w tej sytuacji, jeżeli diabłu nie udało się odebrać życia nam, to ja związuję ci duchu śmierci, nie pozwalam ci działać, wysyłam ci na dno czeluści, abyś nie mógł nigdy nikomu nic złego zrobić. Amen. Tak jak ja moje życie jest naprawdę ocalone. Jestem wdzięczna Bogu i cieszę się, że mogę tu stać przed wami. Amen. Amen.